Dzień dobry. Witam Was serdecznie w drugiej części filmu z Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam trochę o żyjących tam zwierzętach, a w szczególności o jeleniach, których jest tam po prostu mnóstwo. Na początku opowiem Wam chwilę o tym, jakie zwierzęta w ogóle możemy w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym spotkać. Są tam sarny, dziki, jelenie, daniele, które zostały tam sprowadzone w 1962 roku. Poza tym też łosie, borsuki czy zające szaraki. Mimo wszystko najwięcej jest tam jeleni, które chętnie korzystają z tak zwanych babrzysk, czyli takich rozległych śródleśnych kałuż z błotem, gdzie różne zwierzęta chętnie się kąpią, aby pozbyć się różnych nieprzyjemnych pasożytów, jak na przykład kleszcze. Ja, chodząc po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym, znalazłem kilka takich miejsc, przy których zawsze bardzo dużo się dzieje. Raz nawet udało mi się uchwycić Daniela, za którym w pogoni poleciał jakiś nietoperz, ale spokojnie, o Daniela ani o nietoperza się nie bójcie. W Polsce nie ma żadnych krwiopijnych nietoperzy, tak, są bardzo pożyteczne, gdyż jeden takiej średniej wielkości nietoperz potrafi zjeść w ciągu jednej nocy nawet do kilku tysięcy komarów. Tylko zadziwiło mnie trochę to, że jesienią się pokazał, już powinien spać, no ale ostatnio taka jest pogoda, że ciepło jest bardzo, no ale... Nieważne, wróćmy do tych jeleni. Jeleni jest tam zdecydowanie najwięcej i czują się tam po prostu wspaniale. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego tak w ogóle jest? Dlaczego jest ich tam najwięcej? Po pierwsze, jeleniom bardzo sprzyja budowa tamtego lasu, bo to wygląda tak, że na początku mamy taki młodniczek, w którym to jelenie właśnie odpoczywają sobie za dnia, a później się zaczyna już taki naprawdę starszy las, w którym to chętnie przebywają w nocy, tam chętnie żyrują. Tam też są te babrzyska, w których chętnie odpoczywają, no i się kąpią. Tak więc budowa tego lasu naprawdę jeleniom bardzo sprzyja. Po drugie, nie ma tam wilków. Niestety nie ma tam wilków. I naprawdę szkoda, dlatego że po pierwsze są to wspaniałe zwierzęta, a po drugie, jakby były wilki, to dobrze byłoby też jeleniom, ale do tego zaraz przejdziemy. Nawet na oficjalnych stronach tego parku napisane jest, że nie ma wilków. Tak, link do tych stron macie w opisie filmu. No ja tam nigdy żadnego tropu nie widziałem, nic, także no nie ma, to nie ma wilków, niestety, a szkoda po prostu. No ale to też jeleniom w pewnym sensie sprzyja, chociaż też nie do końca. Bardziej sprzyja im to, że tam nie ma polowań, tak, bo to jest park krajobrazowy, więc tam polowań się nie urządza, więc tam mogą oczywiście się rozmnażać dalej i jest ich tam naprawdę sporo. Raz nawet na jednym nagraniu doliczyłem się około 20 łani, więc naprawdę jest to pokaźny wynik. Natomiast wróćmy do tych wilków i ich wpływie na jelenie. Otóż jest to o tyle złe dla jeleni, że wtedy, kiedy są wilki w lesie, ich stres spada o około 40%. Szczególnie u tych takich dorosłych, pięknych byków, które tam są takie byki. Jest jeden taki już z pięknym porożem, taki jest dwunastak, naprawdę wspaniały byk. To on już jest naprawdę zdrowy, silny i już jest samotny, że tak powiem. Są też jeszcze dwa takie mniejsze byki. Jeden jeszcze chodzi sobie z rodziną, drugi już zaraz się od niej odłączy, już ma chyba tam, no już jest dziesiątek, chyba już ma po 5 odnóg na każdym porożu, więc już zaraz pewnie w przyszłym albo jeszcze w następnym roku się odłączy od rodziny. Więc są tam te byki. No i one są naprawdę piękne i zdrowe. No a jak pamiętacie zapewne z filmu o Puszczy Białowieskiej, no to wtedy, kiedy są wilki, no to one się boją tych jeleni, tak? Tak naprawdę. Że jak są byki zdrowe, silne, no to one mogą tym porożem zrobić wilkom bardzo dużą krzywdę, więc wilki się od nich oddalają. No a jak są myśliwi z kolei, no to po prostu jeleń nigdy nie przewidzi, prawda? I po prostu nawet jak ma piękne poroże, to nie czuje się bezpiecznie. Chociaż akurat tam w parku, no to polowań nie ma, więc o tyle jest dobrze dla tych jeleni. Poza tym też jak są wilki, to jest też selekcja naturalna, więc te jelenie byłyby tam znacznie zdrowsze, jakby tam były wilki, bo po prostu by te wilki zabijały jakieś tam schorowane, stare osobniki i by zostawały tylko te najzdrowsze, najsilniejsze, więc cała populacja by się po prostu lepiej trzymała. No ale nic, mam na szczerą nadzieję, że jeszcze tam wilki kiedyś się pokażą w tym parku, bo naprawdę teren tam mają świetny, też miałyby na co polować, więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się tam wilka udokumentować. A teraz zapraszam Was jeszcze na krótki pokaz kilku filmów, najlepszych takich właśnie filmów jeleni, także zapraszam do oglądania.
I to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam szczerą nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się już wkrótce w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.